dziś w Autofanie o wymianie opon letnich na zimowe. Czy pora roku decyduje, czy może jakieś inne czynniki o tym, żeby zmienić? Pora roku jest jednym z aspektów, ale głównie decyduje temperatura. Jaka ona powinna być? Uważa się, że opony zimowe należy zakładać, kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza. A jaka jest różnica między letnią a zimową? Różnica jest bardzo duża, wbrew pozorom, mimo tego, że nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Opona zimowa między innymi to zespół specjalnych tak zwanych lamelek. Jest to konstrukcja związana z zupełnie inną rzeźbą bieżnika niż opona letnia. Przede wszystkim opona zimowa charakteryzuje się również swego rodzaju miękkością, która pozwala nam zachować właściwą przyczepność w warunkach zimowych w jeździe po śniegu. A z czego bierze się ta odporność na twardnienie? Jest to kwestia specjalnej mieszanki gumowej. Opony zachowują swoje własności w niskich temperaturach i to jest klucz. Swoje własności to znaczy? Te własności związane z przyczepnością zarówno na śniegu, jak i na błocie pośniegowym. Zresztą opony noszą specjalne oznaczenia i to one identyfikują to, czy opona jest oponą letnią, czy oponą zimową. Jednym z takich oznaczeń jest to takie typowe angielskie oznaczenie M+S. Oznacza, że opona właśnie dobrze zachowuje się na błocie i śniegu. Czy kierowcy jeżdżący wyłącznie zimą w mieście też powinni je wymieniać letnie na zimowe? Bo przecież wtedy nie jeździ się ani szybko, ani też drogi w miastach nie są tak brudne. Nie ma znaczenia, czy jeździmy w mieście, czy jeździmy poza miastem. Nawet suchy asfalt, na pozór suchy asfalt, w temperaturze poniżej zera może stanowić dla nas bardzo niebezpieczną pułapkę, z której opona zimowa może pozwolić nam uciec. A co pan sądzi o oponach wielosezonowych, bo o nich się też coraz częściej mówi? Wraca, można powiedzieć, swego rodzaju moda na opony wielosezonowe. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Niemniej osoby, które rzeczywiście jeżdżą w mieście, pokonują niewielkie ilości kilometrów, ale co najważniejsze, zachowują wiedzę, świadomość tego, że opona nie jest dostosowana stricte do warunków zimowych, tak jak opona letnia do warunków letnich, tylko jest to coś uniwersalnego, to mając taką świadomość można pozwolić sobie na jazdę na takich oponach. Niemniej nie należy się tutaj spodziewać zachowań takich, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni na oponach typowo zimowych. Może się okazać, że na oponie zimowej skopnego śniegu wyjedziemy bez problemów, bez pomocy innych użytkowników drogi, a opona uniwersalna może nas niestety tutaj zawieść i bez pomocy osób trzecich utkniemy w zaspach czy innych pułapkach, jakie oferują nam warunki zimowe.